Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, wczoraj rozważanie na Lectio Divina dzisiejszej Ewangelii się nie nagrało. W związku z tym postanowiłem nagrać to dzisiejsze rozważanie takie skrócone, tak między mszami świętymi, bo na mszy świętej też nie mówiłem kazania, bo jest list biskupów polskich o 19 dniu papieskim. A teraz posłuchajmy Ewangelii z dzisiejszej niedzieli. Ewangelia według świętego Łukasza. Apostołowie prosili Pana: dodaj nam wiary. Pan rzekł: gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: pójdź zaraz i siądź do stołu, czy nie powie mu raczej: przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, jeżeli apostołowie proszą Pana Jezusa: dodaj nam wiary, daj nam swojej wiary, to znaczy, że u nich nawet nie ma tej wiary Chrystusowej, nawet jak to ziarnko gorczycy. Potrzebują dostać od samego Chrystusa charyzmatu, daru Ducha Świętego, którym jest wiara. Wiara, to pojęcie wiary, bywa bardzo różnie rozumiane. Może być wiara, którą wierzymy, i wiara, w którą wierzymy, czyli treść wiary. Święty Tomasz z Akwinu wyróżniał też wiarę, którą wierzymy, na trzech poziomach. To znaczy, pierwszy poziom, że człowiek po prostu ma taki światopogląd, uznaje, że Bóg jest, ale nic z tym nie za bardzo robi, nie kontaktuje się z Bogiem. Mówi: Bóg jest, tak, ale nie interesuje się Bogiem. Nie jest ateistą, jest takim deistą. Twierdzi, że Bóg stworzył cały wszechświat, ale się oddalił, jest taki niedziałający. Nie interesuje się nami. Musimy sami się tutaj jakoś zagospodarować, wziąć swoje życie w swoje ręce i być kowalem własnego losu. Bóg niewiele może nam tutaj pomóc, w zasadzie nic. Drugi poziom wiary, którą możemy wierzyć, to jest poziom, że jednak kontaktujemy się z Bogiem. Jest to poziom człowieka religijnego. Czyli będzie ten człowiek się modlił, będzie nawiązywał kontakt z Bogiem, prosił o różne rzeczy i nawet zauważy, że te rzeczy się dzieją. Może być człowiekiem, który nawet wyrzuca złe duchy, a może się okazać, że niestety wierzy wiarą samych złych duchów. Bo złe duchy też wierzą, drżą, rozmawiają z Bogiem. Jak czytamy w Księdze Hioba, nawet szatan otrzymał pewną odpowiedź od Pana Boga, nawet Pan Bóg na jego prośbę skłonił się, że poddał próbie Hioba na prośbę szatana. Ale to jeszcze nie jest wiara chrześcijan, wiara nas, katolików. Dlaczego? Dlatego, że to jest wiara nieposłuszeństwa. Bo człowiek może oczywiście modlić się, Pan Bóg mu różne rzeczy daje, ale to jeszcze nie jest wiara, której to człowiek służy i słucha Boga. Człowiek ma swoje plany i Bóg jest tylko do realizacji jego planów. Nie chce służyć Bogu, chce służyć sobie i chce się posłużyć Bogiem. To nie jest jeszcze wiara, którą powinniśmy wierzyć. Apostołowie, kiedy wrócili z misji, widzieli, jak złe duchy w imię Jezusa Chrystusa się poddają, są posłuszne, to mieli taką pokusę dalej posługiwać się tym imieniem, jakby posłużyć się Bogiem. Ale Pan Jezus im pokazuje inną drogę. Drogę uniżenia. Drogę takiego należenia do Chrystusa całkowicie. Taką drogę, którą sam pokazał. Pan Jezus, będąc Królem Wszechświata, mając władzę, nie przyszedł, żeby Mu służono, lecz przyszedł, aby służyć.
Na ostatniej wieczerzy upadł na kolana przed swoimi uczniami i zaczął im myć nogi jak niewolnik. I to jest wiara, do której Pan Jezus zaprasza. Żeby mieć siłę i moc do takiej wiary, potrzeba się o nią modlić. Apostołowie się właśnie modlą. Dodaj nam wiary, daj nam swoją taką Bożą wiarę. Wiarę, która prowadzi do zbawienia, do zjednoczenia z Bogiem. Nie tylko jakieś formy przekonania, jakąś formę takiego wierzenia w słowa, ale to jest coś więcej. To jest podążanie za tym, kto mówi te słowa. I ważne jest, żeby też rozpoznać prawdziwe oblicze Chrystusa. Bo możemy rzeczywiście podążać za jakimiś słowami, a one mogą się okazać słowami kłamstwa. Dlatego tak ważne jest też nie tylko wiara, w jaki sposób wierzymy, ale też w jaką treść wierzymy. Czy rzeczywiście ta treść, którą słyszymy, jest wiarygodna, godna wiary. Bo może się okazać, że w treści, którą przekazują różni chrześcijanie, jest jakaś herezja. Herezja to jest grzech przeciwko rozumowi, przeciwko prawdzie Bożej. Rozum nie chce przyjąć prawdy i dostosowuje Słowo Boże do swoich oczekiwań. Nie chce służyć Słowu Bożemu, chce posłużyć się Słowem Bożym do argumentowania swoich racji. Chesterton powiedział, że heretycy to są ludzie, którzy są chorzy. Chorzy katolicy, którzy albo mają czegoś za mało, albo czegoś za dużo. Dlatego tak ważne jest, żeby też znać nauczanie Kościoła. Kościół nas chroni przed właśnie taką chorobą, którą jest wiara, ale w treść, która nie jest autentyczna, która jest heretycka. Warto sobie też tak uświadomić, że będąc w jedności z Kościołem, z Chrystusem, przez sakramenty, warto jest też prosić o Ducha Świętego, ale w ciszy, nie w jakimś hałasie. Matka Teresa z Kalkuty kiedyś powiedziała, że prawdziwa modlitwa rodzi się w ciszy. Ta prawdziwa modlitwa rodzi prawdziwą wiarę. Ta prawdziwa wiara rodzi prawdziwą miłość. A ta prawdziwa miłość pozwala nam pomagać najbiedniejszym z biednych. Zamienia się w służbę. Jak sprawdzić, czy ta wiara jest prawdziwa? Poprzez służbę. Czy pomagamy tym, którzy są najbiedniejsi, chorzy, odrzuceni, na marginesie? Bo może się tak okazać, że nie zajmujemy się pomocą innym, bo my się zajmujemy sobą, naszym osobistym spotkaniem z Bogiem. A przecież sami nie idziemy do zbawienia. Przez tych ludzi Pan Bóg do nas przychodzi. I kiedy im okazujemy serce, miłość, wyrażamy też naszą wiarę. Za tydzień będziemy też mogli wyrazić naszą wiarę również w głosowaniu. Ważne, żeby głosować nie na ludzi niewierzących, tylko właśnie na tych, którzy głęboko wierzą w Jezusa Chrystusa i są Jemu oddani. Służą Chrystusowi i przez to służą też drugiemu człowiekowi. Moi drodzy, dzisiaj Pan Jezus mówi, że na końcu, kiedy tak będziemy pracować na tej Bożej roli, to praca to jest, człowiek jest taką Bożą rolą, my sami dla siebie też jesteśmy taką Bożą rolą, że trzeba ją zaorać. Gleba, którą Pan Bóg rzuca swoje słowo, może być nieurodzajna, może być drogą, skałą, czy jakąś zachwaszczoną, pewną cierni, i dlatego trzeba ją zaorać. Takim oraniem, takim ranieniem tejże gleby są różnego rodzaju formy pokutne. Jest sakrament pokuty, szczera spowiedź, jest tam otwieranie tego, często takiego, tej skorupy serca, żeby pokazać, co tam jest ukryte i żeby dostała się tam moc Słowa Bożego i żeby słowo wydało plon. Też później sami, kiedy wyda plon, możemy siać winne serca. Słowo Boże ma to do siebie, że właśnie dodaje wiary do tej chrystusowej wiary. Święty Paweł w liście do Rzymian napisał, że wiara rodzi się z tego, co się słyszy, a tym, co się słyszy, jest słowo Chrystusa.
I to sianie też powoduje, że w nas więcej jest wiary. Wiara trwa i jest, wzrasta, kiedy jest przekazywana, jak to mówi święty Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Missio. I dzisiaj tak na koniec w tym słowie, że słudzy nieużyteczni jesteśmy, nie chodzi o to, że ci słudzy, no to co zrobili, do niczego się nie nadaje. Nie, chcą po prostu przypisać całą chwałę Bogu. A my to, co robimy, to robimy to, co do nas należy i oddajemy chwałę Bogu, żeby nie szukać jakichś korzyści ziemskich z tego tylko powodu, że służymy Bogu. Czasem lepiej jest, kiedy służąc Bogu mamy prześladowania, niż gdy służąc Bogu mamy jakieś same profity z zewnątrz. To jest wielka pokusa, żeby popaść w tak zwaną symonię, czyli był taki Szymon Mak, który chciał za pieniądze mieć taką władzę, że nałoży ręce na innych ludzi, będzie udzielał Ducha Świętego. Piotr się bardzo zdenerwował, mówi, niech przepadną razem z tobą te pieniądze. Nie, nie można rzeczy świętych kupować za pieniądze. To są rzeczy niesprzedawalne. To Bóg za darmo nam je udziela. I też my nimi się mamy dzielić. Również kiedy ksiądz odprawia mszę świętą, nie, intencja mszalna, czy pieniądze za tę tak zwana ofiara nie jest za mszę świętą, tylko na utrzymanie księdza. Za mszę świętą się nie płaci. Tak samo nie powinno się płacić za inne posługi kapłańskie, tylko na utrzymanie tego właśnie księdza. Natomiast to powinno być przekazywane jako coś bezinteresownego. Moi drodzy, niech to Boże błogosławieństwo w tę słoneczną niedzielę nam towarzyszy, abyśmy byli wolni od fałszywej wiary, od niewiary. Niech nas Duch Święty napełnia i udziela swojego charyzmatu wiary, abyśmy wierzyli wiarą chrystusową w prawdziwe przesłanie, które przekazuje w depozycie Kościół katolicki. Przesłanie chrystusowe o Bożym miłosierdziu, o Bożej miłości, która wyzwala, która daje zbawienie. Pan z wami. Niech was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.